moc, siła, energię. To była najlepsza decyzja, jaką podjęłam. Na to czekałam całe życie. Za nami kolejny zjazd absolwentów Akademii Trenerów Mentalnych, co oznacza, że przez cały wieczór, jak co roku, dokształcaliśmy się w naszym zawodzie, słuchaliśmy ekspertów, ale mieliśmy też okazję, co bardzo co roku lubimy, żeby się zintegrować, żeby porozmawiać o naszych wyzwaniach, żeby zobaczyć, co dzieje się w branży, co w trawie piszczy, co pod każdym kamieniem można odkryć jeszcze nowego w pracy trenerek i trenerów mentalnych. Ogromna duma, ogromna radość, wdzięczność, ale też odpowiedzialność, że samo w Polsce na lepiej się nie zrobi, że jesteśmy też po tej stronie, która działa, która nie narzeka, która nie uprawia naszego sportu narodowego, czyli właśnie narzekania, tylko taka, która jest wdzięczna, która z radością, z sercem i z otwartym umysłem patrzy w świat. Woo! Jadą! Fantastyczna atmosfera, jak zawsze, mnóstwo wzruszeń, dlatego że z niektórymi spotkaliśmy się po raz pierwszy od 4 lat, niektórych widujemy co roku i to właśnie to jest okazja do tego, żeby spotkać się, przytulić, zmienić poglądy, nacieszyć się naszymi sukcesami, bo dzielimy się nimi właśnie podczas dorocznego spotkania Akademii Trenerów Mentalnych. Dziś nasz program tradycyjnie już był mocno merytoryczny, a na scenie wystąpiły Beata Kaczor, Anetka Moniuszko, Dominika Żak, czyli nasz gość specjalny, ekspertka od Instagrama, oczywiście również szef wszystkich szefów, ojciec dyrektor Jakub Bebączek, no i moja skromna osoba, także wierzę, że się podobało, tym bardziej, że no była pełna sala, inaczej to by nie miało miejsca. Moja prelekcja była o tym, jak nie bać się zmiany, o tym, jak zacząć na Instagramie, albo dla osób, które już zaczęły, o tym, jak skalować swój biznes i chciałam pokazać, jak można zarabiać poprzez budowanie społeczności i budowanie swojego konta. Rzecz, którą można zrobić dla siebie, dla swojego życia, by poczuć balans życia, spokój, odwagę i chęci do większego działania. To świetna podróż w samorozwoju, w budowaniu tej pewności siebie, naprawdę w zmianie po prostu nawyków życia. To jest, polecam każdemu, naprawdę coś niesamowitego. Zaczęłam szkolić ludzi, zaczęłam pracować z kobietami, współpracuję również ze sportowcami. Każdemu polecam, nawet tym osobom, które nie chcą pracować jako trenerzy mentalni. Daje nam szansę poukładania siebie i przepracowania wielu rzeczy i poznania cudownych ludzi. Zobacz, jak to jest i poczuj na własnej skórze siłę Mental Power. Wspaniały wieczór. Nie wiem, czy dzisiaj zasnę. Już nie mogę doczekać się przyszłego roku.